Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy się pokłoni przed. Zgładzonym za grzech, żeby świat mógł odkupić, przelano jego krew i każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem i każdy przed nim się pokłoni. On królem królów jest, otwórzmy przed nim wszystkie drzwi. Sam Bóg miłości swej z niewoli chce uwolnić mnie. Któż zatrzyma wszechmocnego? Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy przed nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem zgładzonym za grzech, żeby świat mógł odkupić, przelano jego krew. Każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem i każdy przed nim się pokłoni. Wszechmocnego, któż zatrzyma 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 wszechmocnego. Któż zatrzyma wszechmocnego? Któż zatrzyma wszechmocnego? Któż zatrzyma wszechmocnego? Któż zatrzyma go? Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem zgładzonym za grzech, żeby świat mógł odkupić, przelano jego krew i każdy przed nim się pokłoni przed barankiem i przed lwem i każdy przed nim się pokłoni. Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy przed nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem zgładzonym za grzech, żeby świat mógł odkupić, przelano jego krew i każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem, każdy przed nim się pokłoni. Halleluja, wywyższamy Cię, Panie, i oddajemy Tobie chwałę, ponieważ Ty jesteś godzien. Ty uczyniłeś tak wiele w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie, za każdą z tych rzeczy. Za każde świadectwo Twojego działania. On zrobi, co będzie chciał. Błogosławimy Twoje święte imię. To, co chce, błogosławimy Cię, Król. Dzięki Ci, Halleluja. Panie, bądź wywyższony. Że Ty dlatego miłujesz tych, którzy stają w Twoich planach, Twojej woli, bo czynią i wykonują to, co Ty chcesz, to, co zaplanowałeś. I Ty odbierasz z tego chwałę sobie, chwałę i cześć. Halleluja, niech będzie wywyższony baranki lew, Pan, Pan w królów. Niech będzie wywyższony dzisiaj. Niech będzie wywyższony z mojego serca, z moich ust, ale z moich czynów. Niech chwała będzie wszechmocna.
słyszę alleluja. W obecności nieprzyjaciół my znoszę alleluja. Uciszę tym niewiary krzyk, znoszę alleluja. Ta melodia moją bronią jest, znoszę alleluja. Niebo walczy zamiast mnie, śpiewam tę pieśń. Kiedy dookoła sztorm, głośniej i groźniej, niech uwielbienia zabrzmi ton. Z prochów nadzieja powstaje znów, śmierć pokonana, na wieki żyje Król. Znoszę alleluja. Kiedy trudnych pytań tyle wciąż, znoszę alleluja. Zobaczę, jak uciekam mrok, znoszę alleluja. Wszystko we mnie wielbi Cię, znoszę alleluja. Już nie zatrzyma mnie, śpiewam tę pieśń. Kiedy dookoła sztorm, głośniej i groźniej, niech uwielbienia zabrzmi ton. Z prochów nadzieja powstaje znów, śmierć pokonana, na wieki żyje Król. Jeszcze głośniej, śpiewam 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 jeszcze głośniej. W obecności nieprzyjaciół mych śpiewam jeszcze głośniej. Uciszę tym niewiary krzyk, śpiewam jeszcze głośniej. Ta melodia moją bronią jest, śpiewam jeszcze głośniej. Niebo walczy zamiast mnie, śpiewam jeszcze głośniej. W obecności nieprzyjaciół mych śpiewam jeszcze głośniej. Uciszę tym niewiary krzyk, śpiewam jeszcze głośniej. Ta melodia moją bronią jest, śpiewam jeszcze głośniej. Niebo walczy zamiast mnie, śpiewam jeszcze głośniej. W obecności nieprzyjaciół mych śpiewam jeszcze głośniej. Uciszę tym niewiary krzyk, śpiewam jeszcze głośniej. Ta melodia moją bronią jest, śpiewam jeszcze głośniej. Głośniej. Śpiewam tę pieśń, kiedy dookoła sztorm, głośniej i groźniej, niech uwielbienia zabrzmi ton. Z prochów nadzieja powstaje znów, śmierć pokonana, na wieki żyje Król. Śpiewam tę pieśń, kiedy dookoła sztorm, głośniej i groźniej, niech uwielbienia zabrzmi to. Z prochów nadzieja powstaje znów, śmierć pokonana, na wieki żyje Król. Na wieki żyje On. Dziękujemy Ci, Panie, za Twą łaskę. Dziękujemy Ci za to, że w Tobie mamy nadzieję, Król. Błogosławimy Cię. Błogosławimy Cię za Twoją łaskę, którą nam dałeś.
dałeś, obdarzyłeś nas ponad miarę, Król. Wywyższamy Cię, Pan. Wywyższamy Cię, Jezu. Wznosimy halleluja, bo jesteśmy pewni tego, co Ty uczyniłeś. Wznosimy halleluja, chwałę dla Ciebie i zwycięstwo mimo tego, jak się czujemy, mimo naszych doświadczeń, my wiemy, że Ty zwyciężyłeś i zwycięstwo jest po naszej stronie, bo Ty jesteś z nami. Któż przeciwko nam, bo Ty jesteś z nami. Któż może stanąć przeciwko Tobie? Któż może stanąć? Nic się nie ostoi przed Tobą. Jeśli Ty tak powiesz, nic się nie ostoi przed Tobą. I my jesteśmy zwycięzcami, bo jesteśmy przy Tobie i w Tobie. Chcemy trwać w Tobie, a Ty w nas. Chcemy trwać jeszcze głębiej, jeszcze bardziej, rozumieć to, co Ty czynisz, abyśmy mogli być nazwani przyjaciółmi Twymi. Bo wiemy, bo robimy już, nie pytając o nic. Nie pytając o nic. Dzięki Ci, Panie, że Twoje zwycięstwo. Dzięki Ci, Panie. Dzięki. Dlatego śpiewamy halleluja. Bo Ty zwyciężyłeś. Bo Ty już wszystko uczyniłeś. My wiemy, czego dokonałeś. My wiemy, bo żyjemy tym. Bo czerpiemy z tego życie. Bo czerpiemy z tego nadzieję, radość i pokój. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Ojcze. Skoro miłość zniosłaś mnie, cenna jest Jezusa krew. Ty piękno nieba skryło mój wstyd. Obrazem miłości był Twój krzyż. Uznałeś, że warto znieść ten ból. Z radością patrzyłeś poza grób. Uznałeś, że warto znieść tę śmierć. Cudowny tak, wspaniały tak. Moc Twoich ram zwycięża świat. Mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski cud. Halleluja. Na zawsze już pusty Jego grób. Wielką nadzieją jest nasz Bóg. Pasja przebiła piekło na wskroś. Śmierć pokonana zwycięzcą on. Oddałeś swą wolność za mnie. Gdzie jest mój wstyd i gdzie mój grzech? Miłością zdobyłeś serce me. Cudowny tak, wspaniały tak. Moc Twoich ram zwycięża świat. Mój cały dług spłacony. Żyję znów przez łaski tu. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twe. Gdy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. I przez życie wieczne uwielbię Cię,
doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię. Cudowny tak, wspaniały tak, moc swoich ram zwycięża świat. Mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski cud. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię. Cudowny tak, wspaniały tak, moc Twoich ran zwycięża świat. Mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski cud. Dziękuję Ci, Panie, że wszystko mamy przez Twoją łaskę. Dzięki Ci, Panie nasz. Panie, nie zasłużyliśmy. Nie zarobiliśmy na nic, Panie. Błogosławimy Ciebie. Chcę, ten, kto uwierzy Twemu słowu, będzie żyć. Za Twoją miłość, która objawiła się w Twojej łasce. Powstanie do życia w tym, że Ty przyszedłeś. Tylko wzbudzisz ponownie, aby uwielbić. Uratowałeś Ciebie. Nas. Alleluja. Dałeś nam życie. Śmierć nas nie dotknie. Śmierć nas nie dotknie. Błogosławimy Ciebie, Panie. Pragniemy Ciebie. Pragniemy Ciebie, Królu. Ty jesteś tak dobry i tak cudowny. Na dzień odkupienia. Pieczęć na dzień odkupienia. Chwała Tobie, święty, święty, święty. Chwała Tobie. Na kolana padam swe, spotkać Ciebie dzisiaj chcę. Czuję, że już blisko jest Twój majestat, Twoja moc. Niech z mej duszy płynie dźwięk, niech opisze wielkość Twą. Chcę uchwycić Ciebie, zaśpiewać, że cała chwała, Twój majestat. Jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz, Twoja miłość nie przemienia. Tego tronu spływa blask, jesteś królem tego świata. Aniołowie wielbią Cię.
majestat. Cała chwała, Twój majestat. Jesteś godzien wszelkiej czci. Wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz. Twoja miłość nie przemienia. Z Twego tronu spływa blask. Jesteś królem tego świata. Aniołowie biegną Cię. Na kolana padam swe. Spotkać Ciebie dzisiaj chcę. Czuję, że już blisko jest Twój majestat, Twoja moc. Niech z mej duszy płynie dźwięk. Niech opisze wielkość Twą. Chcę uchwycić Ciebie, zaśpiewać, że cała chwała, Twój majestat. Jesteś godzien wszelkiej czci. Wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz. Twoja miłość nie przemienia. Z Twego tronu spływa blask. Jesteś królem tego świata. Aniołowie wielbią Cię. Atmosfera zmienia się, bo Duch Pana z nami tutaj jest. Wszystko wokół mówi, że
to Duch Pana z nami tutaj jest. Już atmosfera zmienia się. To Duch Pana z nami tutaj jest. I wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Pokaż nam Twoją moc, w serca wlej miłość Twą. Atmosfera zmienia się, bo Duch Pana z nami tutaj jest. I wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Pokaż nam Twoją moc, serca wlej miłość Twą, niech nas wypełnia. Przychodzimy tu dziś, by w miłości Twej być. Niech nas wypełnia. Pokaż nam Twoją moc, tak, serca wlej miłość Twą. Bądź wola Twa, tak jak jest w niebie.
tutaj jest i wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Cuda mogą zdarzyć się, bo Duch Pana z nami tutaj jest i wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Żyć, Panie.
jest chwała Twoje, królestwo Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała Twoje, królestwo Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała Twoje, królestwo Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała Twoje, królestwo Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała Twoje, królestwo Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała Twoje, królestwo Twoja jest moc na wieki. Zaśpiewajmy razem, Twoja jest chwała. Twoja jest chwała Twoje, królestwo Twoja jest moc na wieki. Amen. Twoja jest chwała. Chwała Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Yeah.
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię. Ty jesteś godzien przyjąć cześć. Ty jesteś barankiem. Barankiem Bożym. Halleluja. Ty jesteś Alfą i Omegą. Tym, który był na początku i tym, który trwa wiecznie. Błogosławimy Cię, Jezu. Amen. To jest ten czas, że dzieci będą mogły mieć wspólny ze sobą
czas, a my, którzy zgromadziliśmy się na tym miejscu, ze sobą wspólny czas przed Bożym Słowem. Tak jak pewnie wyczytaliście na naszej stronie fanpage'owej, postanowiłem głosić na temat tysiącletniego królestwa dzisiaj. Nie wiem, czy lubicie ten temat, ale ten temat staje się coraz bardziej realny, więc ja też odczuwam jakieś przynaglenie duchowe, żeby tymi sprawami i tymi kwestiami zainteresować najpierw swoje serce, abym mógł interesować wasze serca i waszego ducha. I przyjdź królestwo Twoje, niech Twoje królestwo na ziemię zstąpi. Tak śpiewamy, tak modlimy się. O co modlimy się i o jakim królestwie śpiewamy? Wiecie, tak jak zwieńczeniem codziennej pracy Izraelity w tygodniu był szabat, tak zwieńczeniem istnienia stworzonego przez Pana Boga świata będzie tysiącletnie królestwo. Czego oczekujemy gorliwie i je wzywamy w przeróżny sposób, w naszych modlitwach, pieśniach. Tak jak szabat był i jest dniem poświęconym Panu, ale też dniem poddania się Jemu, tak tysiącletnie królestwo będzie podporządkowaniem, całkowitym podporządkowaniem wszystkiego, poddaniem się Królowi Królów i Panu Panów, Jezusowi Chrystusowi. Tak jak szabat jest siódmym dniem zwieńczającym tydzień, tak tysiącletnie królestwo będzie w szczególny sposób zwieńczać Boże zamiary i odwieczne plany Boga. Otwórzmy Boże Słowo. List do Efezjan. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Przeczytamy może od 9 wiersza. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi, w Nim. Będziemy czytać za chwilę dalej, ale zauważcie, apostoł Paweł odkrywa przed ludem Bożym Bożą tajemnicę, Boży zamiar, który Bóg nosił od samego początku i który Bóg zrealizuje dokładnie w tysiącletnim królestwie, a my wierzący będziemy tego świadkami, ba, nawet uczestnikami. Alleluja. Będzie połączenie w jedną całość wszystkiego. Tego, co jest na niebie dzisiaj jeszcze, z tym, co jest na ziemi. To znaczy, w tysiącletnim królestwie niebo nawiedzi ziemię. W tysiącletnim królestwie niebo stąpi na ziemię. Oczywiście, tak można powiedzieć. No bo w tym czasie tysiącletniego królestwa niebiański, nadprzyrodzony wymiar połączy się z ziemskim, fizycznym wymiarem.
Chciałbym, żebyśmy przeczytali dalej. 11 wiersz. W którym też przypadło nam w udziale stać się cząstką. Tak? Będziemy uczestniczyć? Będziemy w tym połączeniu w całość uczestniczyć? Tak, bo Bóg tak zaplanował. Będziemy uczestniczyć nam. Jego Kościołowi przypadło to w udziale, że będziemy w tym uczestniczyć. Nam przeznaczonym do tego od początku. Według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Wow. A o odkupieniu w 7 wierszu jest. I my mamy odkupienie przez krew Jego. O jakie odkupienie chodzi? No, odkupienie do wieczności. Powołanie nas, jako tych, którzy są w pełni własnością Pana, którzy nie tylko podjęli kiedyś decyzję, ale którzy zostali przeobleczeni we wszystko to, co Boże, doskonałe, idealne. I wiecie, tak jak pokazał nam to nasz Pan Jezus Chrystus, że jest to możliwe, żeby połączyć to, co ziemskie, z tym, co niebiańskie. Pamiętacie Jezusa? Opisy w Ewangeliach zmartwychwstałego ciała Jezusa? Miał ciało, Pan Jezus miał ciało, miał kości, Jezus jadł, pił, ale mógł przechodzić przez mury albo zamknięte, zaryglowane szczelnie drzwi. Mógł przemieszczać się w jednej chwili na dowolne odległości. Fizyczne ciało z ranami. Wiecie, tam się dzieje coś niesamowitego, kiedy Jezus ukazuje się swoim apostołom zgromadzonym w wieczerniku. Jezus mówi, to ja jestem, zobaczcie, zobaczcie. Nie wierzycie? Dotknijcie mnie, dotknijcie, że to ja. To są rany. Jezus prosił apostołów o to, aby się dotknęli Go, aby dotknęli Jego ran. Fizyczne ciało z niebiańskimi właściwościami. Wiecie, uwielbione ciało mówimy. Nasze ciało będzie prawdziwie wtedy piękne. Będzie bez uszczerbku, bez zmarszczki. Będzie silne, zdrowe, ale ciekawsze będzie to, co będzie się działo wewnątrz. W naszej duszy. Tysiącletnie królestwo w piękny sposób spina też dzieje człowieka przed Bogiem. Człowiek wyszedł od Boga, mieszkał z Bogiem w Edenie, prawda? Zarządzał otrzymanymi tam przez Boga darami. Żył w Edenie, w raju, na ziemi. I podobnie tysiącletnie królestwo położone na ziemi, ale w 100% poddane Chrystusowi, doprowadzi życie człowieka do rajskiej jakości. Bóg przywróci Eden na ziemi. Ale po kolei. Może najpierw Boże Słowo. Przeczytajmy 20 rozdział księgi proroka Jana,
czyli objawienie świętego Jana. Od pierwszego przeczytajmy do szóstego wiersza. Objawienie świętego Jana 21-6. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. To ile będzie trwało 1000-letnie królestwo? 1000 lat. Wiecie, niektórzy mają z tym wielki problem. Mają, to może ci sami, którzy mają problem z 5 rozdziałem Biblii, gdzie jest mowa o tym, że ludzie żyli po 1000 lat. Uważają to za poezję. Ale tak, amen. 1000 lat będzie trwało 1000-letnie królestwo, tak jak jest zapisane, tak jak jest zapisane i w Starym Testamencie, i tak jak czytamy w Nowym Testamencie. A tak jak podał nam umiłowany nasz apostoł Piotr, jeden dzień u Boga jest jak 1000 lat u nas. A skoro dobiega końca 6. tysiąclecie, 4. minęło, kiedy Jezus umierał za nasz grzech, a po tym kolejne 2000 lat minęło, czy mija, to znaczy już niebawem rozpocznie się ostatnie 1000-lecie na ziemi, to znaczy 1000-letnie królestwo. Co czytamy w Bożym Słowie? Po pierwsze, że nastąpi pierwsze zmartwychwstanie. Amen? Kościół, który też jest wymieniony w 19 rozdziale, jest powiedziane w 7 wierszu: weselmy się, radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, a oblubienica jego przygotowała się. Amen? Jesteś oblubienicą Pana? Jesteś? Amen. Jesteśmy oblubienicą Pana i ona będzie absolutnie gotowa, będzie przygotowana na ten czas, aby spotkać się z Panem. Kościół Jezusa Chrystusa zostanie zresztą wzbudzony pierwszy przy pochwyceniu. Ale zmartwychwstanął też, tak jak czytamy w 4 wierszu, męczennicy, którzy oddali swoje życie za składane świadectwo o Panu w czasie wielkiego ucisku. I tu możemy przeczytać też i z Księgi Objawienia 6 rozdział 9-10 wiersz, gdzie jest mowa: a gdy zdjął 5. pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołali donośnym głosem: kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?
No i oczywiście w tym 20 rozdziale, 4 wiersz o tym też wyraźnie mówi, że również ci z martwych wstaną. A w końcu zmartwychwstanie też i Boży naród, Izrael. Księga proroka Ezechiela, 37 rozdział, mówi o słynnym proroczym przemawianiu do czegoś, co jest martwe, ale na głos tego, który przemawia, ożywa. 37 rozdział, przeczytajmy 11 i 12 wiersz. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Możemy czytać w księdze proroka Izajasza, 60 rozdział i tam 10 wiersz mówi tak. Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą zlituje się. I również księga proroka Ozeasza, którą ostatnio też żeśmy cytowali, i to słynne proroctwo z 6 wiersza. Chodźcie, 6 wiersz, 1-2. Chodźcie, zawróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia, 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Mowa o Jego ludzie, Izraelu. Żydzi przez Chrystusa zgromadzą się w Izraelu, w 1000-letnim królestwie i wtedy dopiero uznają, że Jezus Chrystus, ten Jezus z Nazaretu, jest Mesjaszem, uznają Go za swojego Mesjasza i Króla. Bóg wyleje na nich szczególną łaskę, dzięki czemu zamieszkają w Jeruzalemie przed obliczem Pana, tam gdzie i On będzie królował. Po drugie, to co czytamy w Objawieniu 20, to nastąpi 1000-letnie panowanie Chrystusa z Jego świętymi. Wiecie, życie na ziemi będzie trwało dokładnie tyle, jak na początku, przez 1000 lat. Ci, którzy będą mieli zmartwychwstałe ciała, nie umrą. Nie umrą na wieki. Chrystus podzieli się władzą i da prawo osądzania. Otwórzmy Księgę Daniela, 7 rozdział. Księga proroka Daniela, 7 rozdział, 27 wiersz mówi tak. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Słyszycie to? Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Chrystus podzieli się władzą, powiedziałem. Ale to ciekawe, nad kim władzą? Nad kim? Da prawo osądzania. Kogo? Kogo osądzania? W królestwie, w 1000-letnim królestwie? No tak.
bo w tysiącletnim królestwie oprócz ludzi już zmartwychwstałych będą narody, będą ludzie, którzy jeszcze nie uwierzyli. Wierzący będą królować nad nimi, będą władać, uczyć, głosić im Ewangelię po to, aby nawrócili się. Nie będzie szatana, jak czytamy w 20 rozdziale Objawienia, bo szatan będzie związany, będzie zapieczętowany, zamknięty w więzieniu na 1000 lat i nie będzie mógł zwodzić. I dlatego wielu będzie przyjmować, to będzie zdecydowanie łatwiejsze głoszenie narodom zbawienia w Jezusie. Wielu będzie przyjmować to zbawienie. A wierzący otrzymają od Chrystusa władzę nad określonymi miastami, obszarami, regionami. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Szesnasty do 19 wiersza. To jest znane podobieństwo o 10 minach, które wypowiada nasz Pan przed swoją męką. I mówi tak, od 16 wiersza. Zjawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, mina Twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc: Panie, mina Twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego: Także Ty bądź nad 5 miastami. Będziemy jeszcze mówić o tej przypowieści. Ona jest bardzo, bardzo ważna w zrozumieniu przede wszystkim tego, jacy teraz powinniśmy być, aby odziedziczyć to, do czego Bóg nas prawdziwie przeznaczył. Drodzy, my jesteśmy nazwani książętami, tak czytaliśmy Izajasza. Jesteśmy tymi, którzy będą królować i panować nad, w tysiącletnim królestwie nad ziemią. W czasie, gdy my będziemy żyli 1000 lat, ci ludzie, którzy jeszcze nie uwierzyli, będą się normalnie rodzić, będą normalnie też umierać. A po 1000-letnim królestwie będą oczekiwać na zmartwychwstanie do wieczności. Oczywiście, jeżeli narodzili się na nowo, narodzili się dla Chrystusa. Otwórzmy Objawienie świętego Jana, 20 rozdział, tyle że 15 wiersz. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Natomiast ten, który był, został wzbudzony do życia. Niestety, jak czytamy w Objawieniu, 2/3 ziemi zostanie zniszczona w czasie wielkiego ucisku. Też 1/3 ludzi straci życie, a kolejna jedna trzecia wyprze się Boga. Ale Bóg i tak dokona swojego planu, wykona swój plan, spełni też każdą obietnicę i przede wszystkim każde przymierze. To, które zawarł kiedykolwiek w historii z ludźmi. I to przymierze Abrahamowe. Pamiętacie, co mówiło przymierze Abrahamowe? Mówiło o ziemi obiecanej. Bóg daje ziemię obiecaną swojemu ludowi. Jak ona miała wyglądać, pamiętacie? Od rzeki egipskiej
Nil można nazwać ją, tak, bo w Egipcie jest jedna rzeka, aż do Eufratu. A Eufrat to wow. To całe, ten cały obszar był dziedzictwem Abrahamowym. Ale niestety ci potomkowie Abrahama, którzy zasiedlali Kanaan, skupili się wyłącznie na Kanaanie i zostali tam, gdzie było im wygodnie. Nie pozyskali całego królestwa, ale to królestwo będzie absolutnie dla ludu Bożego dane. I to przymierze Dawidowe. Co przymierze Dawidowe mówiło? Że potomek Dawida zasiądzie na tronie i będzie królował przez ile? Na wieki. Wow, na wieki. Zdajecie sobie sprawę z tego, że to chodzi o Jezusa Chrystusa. On będzie królował na wieki. W tysiącletnim królestwie każde przymierze wypełni się do końca. Każda obietnica, każde słowo, które czytamy dzisiaj w swoich Bibliach, wypełni się do końca. Jeżeli nie widzisz tego, że słowo już się w pewien sposób wypełniło, to wiedz, że w tym czasie tysiącletniego królestwa to słowo będzie się wypełniać. Będzie miało w pełni moc do tego, aby stało się tak, jak Bóg powiedział. To w czasie tysiącletniego królestwa powstanie świątynia w Jerozolimie, a nie jak chcą tego niektórzy teraz. To sam Chrystus zbuduje szóstą i ostatnią świątynię dla Pana, czyli dla siebie. Pierwsza świątynia jest w niebie. Drugą był przybytek Najwyższego na pustyni. Trzecia to świątynia Salomona. Czwarta to świątynia za czasów Zorobabela. Piątą świątynią jest jego Kościół, czyli my. Amen? Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? A ja w 3 dni ją zbuduję. Wow, no i zbudował. To jest piąta świątynia. A wiecie, a po tysiącletnim królestwie w nowym niebie i na nowej ziemi już nigdy nie będzie świątyni podobnej do poprzednich. Otwórzmy zresztą księgę proroka Zachariasza, 6 rozdział. Chciałbym, żebyśmy mogli czytać Boże Słowo, bo to, myślę, są ważne kwestie. 13 wiersz, 6 rozdział, 13 wiersz. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski. Zasiądzie jako władca na swoim tronie, także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. I 14 rozdział Zachariasza, 16 wiersz mówi tak. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów i obchodzić święto szałasów. To jest tysiącletnie królestwo. 7. świątynią, która będzie funkcjonować, bo musi być 7, będzie on sam. Księga Objawienia świętego Jana, 21 rozdział, 22 wiersz mówi tak. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Amen?
W związku z uwięzieniem szatana w czasie tysiącletniego królestwa, szatana oczywiście należy rozumieć również i jego zastępów, Boży wpływ zapanuje nad ludźmi. Nastąpi dobrobyt, pokój. Choć ludzie nie zmartwychwstali, będą jeszcze grzeszyć. I wiecie, to naprawdę są dziwne miejsca, które występują w objawieniu świętego Jana. 21 rozdział, 8 wiersz mówi tak. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 27 wiersz mówi tak. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. I 22 rozdział, 15 wiersz. Na zewnątrz czego? Wow. Na zewnątrz są psy i czarownicy, wszetecznicy i zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Tysiącletnie królestwo to również totalna przemiana tego, w czym funkcjonujemy, w czym uczestniczymy. Przyroda zostanie wyzwolona z niewoli skażenia. Cała ziemia będzie przemieniana przez te tysiąc lat, bo nie będzie już nad nią panować żadne przekleństwo. Nie będzie chwastów. W księdze proroka Izajasza, 55 rozdział, 13 chyba wiersz, mówi, że zamiast głogu wyrośnie mirt. Czyli coś, co będzie dobre, co będzie potrzebne, co będzie użyteczne. Zniszczone miasta, zniszczone zabudowania będą odbudowywane. Księga proroka Ezechiela, może zajrzyjmy, żeby to było tak naturalne. 35 rozdział Księgi Ezechiela. 35 i 6 wiersz. 36 rozdział Ezechiela, 35 do 36. I będą mówić, ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone. Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię. Amen? Zwierzęta, drapieżniki, jak nieraz mówimy o tych zwierzętach, staną się oswojone, zaczną odżywiać się roślinami. Zapanuje pokój między zwierzętami. Otwórzmy, bo to jest cały, duża część rozdziału, 11 rozdział Izajasza. I tutaj po kolei, najpierw odnośnie zwierząt, 6 wiersz do 7. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą. Ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Zwierzęta nie będą groźne dla człowieka. To czytamy dalej. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię rączkę swoją. Tak? Człowiek
będzie sprawiedliwie nagradzany za swoją pracę i nie będzie poniżany. Będzie robił to, w czym jest obdarowany. Każdy będzie szanowany. Nie będzie też żadnych bezdomnych, nie będzie też próżniaków, którzy nie robią. Nie będzie żadnej niesprawiedliwości ani jakiegoś rozczarowania. Nie będzie też trzęsień ziemi na przykład. Nie będzie tych naturalnych katastrof. Tu czytamy w 11 wierszu, przepraszam, w 11 rozdziale Izajasza, 9 wiersz. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Nic nie będzie ziemi szkodzić. Dalej. Broń zostanie przetopiona na narzędzia do uprawy ziemi. To pierwszy, drugi dokładnie rozdział Izajasza. To jest też piękny fragment. Może przeczytamy go całego. Drugi rozdział od 1 do 4. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. Wow. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będą narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Zobaczcie, może i Izajasz prorokował do Judy i Jeruzalemu, ale tak naprawdę to jest proroctwo dotyczące tysiącletniego królestwa, które ziści się w 100%, kiedy Pan przyjdzie po swój lud. Nie będzie w tysiącletnim królestwie chorych, ślepych, chromych, głuchych, głodnych też nie będzie. Księga proroka Izajasza, 32 rozdział, mówi tak, od 1 do 4. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Podoba mi się to stwierdzenie, książęta. Naprawdę. I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem, i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. I oczy tych, którzy widzą, nie będą oślepione, a uszy tych, którzy słyszą, uważnie będą słuchać. Umysł skwapliwych zyska właściwe poznanie, a język jąkałów będzie mówił szybko i wyraźnie. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, i tak dalej. Różne rzeczy zostaną przywrócone, które są Bożymi rzeczami, a te, które w jakiś przedziwny sposób zafunkcjonowały i dzisiaj jeszcze funkcjonują, że kłamstwo nazywa się prawdą, że zło nazywa się dobrem, a dobro nazywa się złem, to wszystko przeminie. Nastanie prawość, nastanie inność, a przede wszystkim nastanie jedność z tym, który wypowiada słowo. My, którzy będziemy
jego orszakiem, jego książętami, jak pięknie prorocy to opisują. Będziemy schronieniem dla tych, którzy po prostu jeszcze go nie znają. Będziemy nimi rządzić, ale nie rządzić dla zysku. Albo można to nazwać zyskiem, ale to będzie zysk wieczny, jego królestwo. Wiecie, nie sposób jest w przeciągu krótkiego czasu powiedzieć za dużo na temat tego, co jest naprawdę tak cennym. Pewnie będziemy wracać do tego tematu, ale chciałbym zostawić was z takim jasnym przekonaniem, czego Bóg oczekuje od nas, od ciebie i ode mnie, wobec tej prawdy o tysiącletnim królestwie. Bo to, że to tysiącletnie królestwo przybliża się bardzo szybko do nas, to myślę, powinniśmy mieć to na uwadze i to mocnej uwadze. Ale myślę, że Bogu bardzo zależy na tym, abyś widział Jego Syna, Jezusa Chrystusa, jako Pana historii. On panuje. To, że nie panuje w tej chwili nad ziemią, ale panuje, bo jest ponad tym wszystkim. Jezus Chrystus jest Panem całej historii, od stworzenia przez ten czas 4000 lat do swojego pierwszego przyjścia, później tych 2000 lat po swoim wykupieniu Kościoła, aż do swojego przyjścia ponownego i w tysiącletnim królestwie. Pod koniec tysiącletniego królestwa On odda wszelką władzę, wszelką chwałę swojemu Ojcu, który zstąpi. To też jest coś wspaniałego. Jeśli chodzi o historię, historię 7 dni, historię 7000 leci, związaną z człowiekiem na ziemi, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem tej historii. Po drugie, Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie wierności. Wierności w tym, co dzisiaj tobie powierzono. Determinacji w pomnażaniu dobra, które Bóg tobie objawia. Tego oczekuje od nas. Wiecie dlaczego? Bo to jest klucz do jakości twojej wieczności. To nie tylko przypowieść o minach, ale przypowieść o minach jest przepięknym, przepięknym obrazem tego, że Bóg patrzy, Bóg oczekuje tego, że będziesz wierny w tym, co On ci powierzył. Ale przypowieść o talentach? Podobnie. Jezus chce każdemu powiedzieć: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Jest wiele miejsc Bożego Słowa, które mówią, że Pan nagradza tych, którzy idą w swoim życiu z determinacją. Tak jak ta kobieta, 12 lat cierpiąca na krwotok, podeszła i dotknęła się rąbku kraju szaty Jezusa i została uzdrowiona. Drodzy, pomnażajmy to, co Pan nam daje. Bądźmy wierni w tym, co od Niego otrzymaliśmy, abyśmy mogli być przywitani w pełni honorów i mogli być pochwaleni przez naszego Pana. I niech On nam daje wtedy właściwe do naszej postawy, do naszych możliwości, zadania. Bo 1000 lat
nie będziemy siedzieć na ławkach, nie będziemy stali w jednym miejscu, ale będziemy się przemieszczać, będziemy żywo, czynnie służyć naszemu Panu dla Jego chwały przez całe 1000 lat. Wiecie, apostołowie, to w listach możecie spotkać, są w stanie przetrwać różnego rodzaju próby, cierpienia, prześladowania ze względu na błogosławieństwo wieku przyszłego. Wiecie, oni mieli tak zakodowane, że przyjdzie nagroda za to. Że to nie była tylko nadzieja, to była otucha wręcz w ich cierpieniu dla Królestwa Bożego. Oni wiedzieli, że Pan w odpowiednim czasie zwróci im. I wiecie, to powinno być również i w nas, którzy żyjemy u kresu dni. My żyjemy w tych czasach, których oni się spodziewali. Oni mieli pełny obraz tego, że otrzymają zapłatę. Jakimi my będziemy, jeżeli nie wrócimy do tego miejsca, w którym stali nasi bracia apostołowie, nasze siostry w pierwszym kościele. Weźmy z nich przykład i bądźmy tymi, którzy są gotowi stracić, żeby zyskać. Bo jeżeli nie będziesz gotowy dzisiaj stracić, żeby Pańskie się objawiło, to w 1000-letnim królestwie nie będziesz miał zapłaty za to, co Bogu się tak bardzo podoba. Czego Bóg oczekuje od ciebie wobec 1000-letniego królestwa? Przygotowania się, utrzymania swojego życia w czujności. Amen? To jest osobny temat. Nie będziemy go dzisiaj w jakiś sposób ruszać nawet, ale to jest bardzo ważny temat. Aby Jego oblubienica była prawdziwie gotowa, gotowa do przyjścia Jego, do tego, aby On mógł nas wziąć ze sobą, a potem abyśmy przyszli i mogli królować razem z Nim na tej ziemi. Czego Bóg jeszcze oczekuje? Objawiania się nadziei. Nadziei na zupełnie inne życie. Dzisiaj to życie jeszcze nie jest doskonałe, chociaż w Chrystusie i z Chrystusem możemy prowadzić życie pełne błogosławieństwa i pełne owocowania. I prowadźmy, bo do takiego życia Bóg przeznaczył ciebie, droga siostro i drogi bracie. Ale przyjdzie czas, kiedy naturalnym będzie wydawać owoc. Naturalnym będzie spożywać hojny owoc. Pamiętacie ziemię obiecaną? Oni tam weszli i szczeny im opadły, jakie winogrona zobaczyli. Przynieśli jedną kiść. To musieli w kilku nieść tą kiść. Taka była. Drodzy, my jesteśmy powołani do czynienia tego, co najlepsze, bo ten, którego żeśmy poznali, jest najlepszym, jest jedynym, jest jedynie prawdziwym Bogiem. Bądźmy wytrwali i bądźmy tymi, którzy nie szczędzą swojego, jak to mówimy, poświęcenia dla Pana. Poświęcajmy się Panu. Nie muszą widzieć tego ludzie. Nie muszą widzieć tego ci, którzy są ważni w tym świecie. Oni nie będą ważni. Przyjdzie czas, że wszystko się zmieni, to ty będziesz ważnym. Ty, drogi bracie, droga siostro, ty będziesz królować
Wiecie, ja wierzę, że normalnie będzie funkcjonował ten świat po przyjściu, w nadejściu w tysiącletnim królestwie. On będzie funkcjonował. Będą głowy państw, będą różnego rodzaju instytucje, które dalej będą funkcjonować. Tyle, że ci, którzy będą na przodzie, to będą ludzie oddani Chrystusowi. To będą przywódcy, Boży przywódcy. Dlatego jest powiedziane w proroctwach już w Starym Testamencie, że nie będzie potrzebne wojsko, nie będzie potrzebne, pewnie policja też nie będzie potrzebna. Bo ty będziesz miał taką władzę, ty będziesz miał taką moc, że będziesz strofował, osądzał. Wiecie, to też jest... Tym się też zajmiemy. Tu nie chodzi o to, że my będziemy sądzić. My będziemy pomagać ludziom wybierać dobro w tysiącletnim królestwie. Dlatego będziemy mieli w sobie Bożą sprawiedliwość w pełni. Dlatego będziemy potrafić osądzić czyny, czy motywacje, czy cokolwiek tych, których będziemy prowadzić i nad nimi panować. Drodzy, tysiącletnie królestwo jest pięknym czasem, do którego Pan Jezus przeznaczył swój Kościół. Wiecie, będą różni w tysiącletnim królestwie, ale my jesteśmy żoną. W tysiącletnim królestwie już żoną naszego męża, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jeszcze jesteśmy oblubienicą, ale będzie wesele baranka i na tym weselu oblubienica stanie się żoną, a oblubieniec mężem. On będzie królował. On będzie królował na wieki. Niech Jemu będzie chwała, Jezusowi Chrystusowi, temu, który stworzył, temu, który odkupił, zbawił i temu, który przyjdzie po swój Kościół i temu, który będzie królował przez 1000 lat, a potem wszystko odda swojemu umiłowanemu Ojcu na Jego chwałę. Amen? Amen. Niech tak będzie. Powstańmy. Zawołajmy do Tego, który słyszy nasze serca, zna nasze myśli, ale też to On chce objawiać i przemawiać, tak abyśmy zrozumieli, abyśmy poznali więcej. Wiecie, w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w 3 wierszu jest powiedziane, że poznawanie Boga Ojca i poznawanie Jezusa Chrystusa to jest życie wieczne. To jest wieczność. Poznawaj Go. Poznając Jego, będziesz miłował Jego Słowo. Będziesz rozmiłowywał się w Jego Słowie. Ono będzie dla ciebie faktycznie, tak jak mówi psalmista ze 119 psalmu, jak miód na podniebienie. To będzie słowo, którego będziesz się trzymał. I wiecie, w Bożym tysiącletnim królestwie absolutnie Jego słowo będzie na przodzie wszystkiego. My będziemy działać zgodnie z Bożym Słowem i będziemy pokazywać tym, którzy jeszcze nie wierzą, jak żyć w Bożym Słowie. To już dzisiaj powinniśmy czynić. To już dzisiaj powinno być. Wprawiajmy się. Wiecie, jest ciężej, bo jeszcze szatan nie jest związany. A wtedy wszystko będzie pod kontrolą Boga w Jego autorytecie.
Panie, stoimy przed Tobą, Boże, może zmęczeni tą pogodą, tym upałem, ale Panie, wierzę, nasze serca są pałające. Pałające tym, do czego Ty nas w cudowny sposób przeznaczyłeś. W cudowny sposób wszystko, Boże, przygotowałeś, Panie. I Boże, nie jest możliwym, aby Twoje plany zostały w jakikolwiek sposób zdezaktualizowane, czy ktoś je zmienił, Panie. Boże, ja dziękuję Ci, że Ty używasz wszystkiego, Panie. I nawet tego, co się dzieje złego na tym świecie, Ty jesteś w stanie to użyć, Boże, na swoją chwałę i na chwałę swojego ludu, który w cudowny sposób wybrałeś przed założeniem świata, aby do Ciebie należeli. Panie, ja dziękuję Ci za to, że mogę stawać przed Tobą, Panem Panów i Królem Królów już dzisiaj, chociaż Ciebie nie widzę, ale Ciebie, Boże, oglądam w duchowy sposób. Dziękuję Ci, Panie, za to poznanie, które już włożyłeś i w moje serce, i w serce każdego z nas. Boże, prowadź nas, Panie, abyśmy byli oddani Tobie, byli wierni Tobie i przede wszystkim, abyśmy czynili to, co wiemy, co powinniśmy czynić, Boże, wobec tego pokolenia, w którym jesteśmy, ale przede wszystkim wobec Ciebie, który jesteś. Jesteś potężnym Bogiem. Dziękuję Ci, Królu, za wszystko. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Panie. Tobie, Boże, we wszystkim niech będzie cześć, niech będzie chwała i uwielbienie. Amen. Amen. Drodzy, zaśpiewamy pieśń na Bożą chwałę. Oddajmy Jemu swoje serca. Skłoni się łańcuchy zrywasz me, gdy mimo bólu wielbię Cię. Któż zatrzyma wszechmocnego? Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona. Każdy przed Nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem zgładzonym za grzech. Żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew. I każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem. I każdy przed Nim się pokłoni. Otwórzmy przed Nim wszystkie drzwi. Sam Bóg miłości swej z niewoli chce uwolnić mnie. Któż zatrzyma wszechmocnego? Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona. I każdy przyjaciel
przed Nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem składzonym za grzech, żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew. Każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem, i każdy przed Nim się pokłoni. Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy, Pan niezwyciężony, nikt Go nie pokona, i każdy przed Nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem składzonym za grzech, żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew. I każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem, i każdy przed Nim się pokłoni.